Do tej pory mieliśmy dosyć mało miejsca i nie mogliśmy wykonywać dużo różnych rzeczy. Myślę, że się bardzo dużo zmieni i że będziemy mieć w końcu normalny WF. Sala jest bardzo duża i fajna, więc będziemy mogli bez problemu grać w różne gry, na przykład w siatkówkę lub w nogę. Budowę sali rozpoczęliśmy wraz z łącznikiem w 2012 roku. W lutym złożyliśmy wniosek. Przetarg czerwiec. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w miesiącu wrześniu. Zakończenie budowy w 2015 roku, czyli trwała inwestycja 4 lata. Koszt inwestycji początkowo 3 miliony 997, jednak wzrósł koszt, gdy zmieniła się norma cieplna i chcieliśmy udoskonalić pewne rzeczy, gdyż projekty były tak zwane stare. Koszt inwestycji obecnie ogółem to około 4 miliony 650, z tym, że z bazy sportowej otrzymaliśmy 2 miliony 650, pozostałe to są środki nasze i od pani wojewody otrzymaliśmy około 200 tysięcy złotych na łącznik, który jest tutaj wybudowany. Jest to sala pełnowymiarowa, 18 na 36 metrów, spełniająca normę cieplną 2021 roku, także wykonaliśmy już też termomodernizację. Sala została zbudowana dzięki bardzo dużej przychylności Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędowi Wojewody. Była to inwestycja na miarę XXI wieku, wcześniej tej sali nie było. Budowa sali gimnastycznej była moim marzeniem. Mówią, że nie ma pieniędzy. Pieniądze są, tylko trzeba je skrupulatnie szukać, znaleźć. Ja to chodziłem, jeździłem po ministerstwach. Wspomagali mnie bardzo pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy ministerstwa i pracownicy Urzędu Gminy. Bardzo się cieszę, mam bardzo taką satysfakcję. Jest to budowa, że tak powiem, mojego życia. Bardzo cieszę się z faktu, że oprócz sali gimnastycznej, która jest piękna, olbrzymia, nowoczesna, zyskaliśmy 4 sale dydaktyczne, stricte takie przedmiotowe, oprócz tego jedną taką luźną, uniwersalną. To jest 5 sal dydaktycznych. W przypadku, kiedy mamy drugą zmianę, jest to dla nas pełne rozwiązanie. Ale dzięki temu też, że te sale były, przeprowadziliśmy gimnazjum z sąsiedniej wioski z Rakowej tutaj do Trawy Włoskiej. W tym momencie zespół szkół, wszyscy uczniowie uczą się w tym jednym budynku. Mamy 175 uczniów w szkole podstawowej i 85 uczniów w gimnazjum. Wcześniej WF był tak jak zawsze, tylko w zaadaptowanej sali w Urzędzie Gminy, w budynku właśnie Urzędu Gminy, tam gdzie pracują wszyscy urzędnicy. Było to utrudnienie, ponieważ musieliśmy pewien odcinek przejść, zawsze trzeba było zmienić buty, w niepogodę, dzieci mokły nam. I było to największym utrudnieniem dla dzieci. Nie mówię, że nauczycieli, ale dla nauczycieli to była praca, a dla dzieci to naprawdę było utrudnienie takiego typu, że często gęsto kończyło się przeziębieniami. WF kończy się tym, że dziecko jest zmęczone czasami, troszeczkę spocone, w zależności od tego, jaką ma kondycję. Wracając w niepogodę, łapało różne wirusy, różne bakterie. Tak to wyglądało. Mam nadzieję, że teraz będziemy mieć zdrowszą młodzież, radośniejszą młodzież i sprawniejszą dzięki takiej pięknej, dużej sali.